Cześć, siema, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku z Outlasta tej. Bądźmy szczerzy i brzydko już nie mówiąc, bo już za dużo tego było porąbanej gry. Słuchajcie, przed rozpoczęciem dzisiejszego odcinka mam bardzo ważną informację. Otóż ta informacja jest taka, że przeszedłem trochę gry. Oczywiście. A dlaczego nie mogli rzeczy tego zobaczyć? Dlatego, że zapomniałem włączyć mikro, jak nagrywałem. I po prostu dźwięk się nie nagrał, jak nagrywałem ten odcinek. No i nie wstawię owego odcinka, natomiast sytuacja wygląda tak, że robiłem parkour, skakałem po dachach i gonił mnie jakiś gościu z rurką od kranu. No. Dzisiaj będzie grał z nami taki pan, o, przyjaciel tutaj. Dobra, tak więc tak. Kontynuuj, naciskamy i zaraz zobaczymy, co nas tutaj dalej czeka, bo ja za chwilę nie wiem. A, jeszcze powiem tak. Szukałem na dworze ojca Martina. Znalazłem jakiegoś takiego wampira. I doszedłem tutaj, do środka, na górne piętro. O, są wpięte te trzy bezpieczniki i tam był gościu z kluczem. I ja tego klucza prawdopodobnie w tym momencie nie mam. Ile ja mam baterii? A dobra, dużo, tak sobie włączymy od razu ryby nocny. Masakr. Mam klucz. Chyba. Bo szczerze to nie wiem. Tutaj gdzieś chodzi właśnie ten gościu z rurką od kranu. I on może właśnie w każdej chwili nas zjeść. Ale to nie ten. Ten ma tylko alimenty. Jakbym tylko wiedział, co ja mam zrobić, to by było ciekawie, bo biegałem tutaj przez 20 minut. Tu jest bateria. Dobrze, że jest bateria. Ja ostatnio miałem full baterii, w ogóle nie mogłem przypomnieć, ale czekajcie, gdzie jest. A! Właśnie, tutaj jest ten gość z rurką, który mnie goni z tą rurką, a ja szukam miejsca, do którego miałbym się dostać. Kluczem. Gostek nas goni. A my uciekamy, ranujemy i wiemy. Gdzieś mamy, tu raczej nie. Tu też nie. Tam było coś dziwnego. Jak ta bateria leci? Ta bateria leci jak nienormalna. O. O, tu był klucz potrzebny. Są jakieś jaja? Gdzie jest ten klucz? I ten gość spadł z tym kluczem. A, jak on spadł, to ja zlezę na dół po to, tak? Tak miało być. Ja mam iść po to na dół. W tym momencie raczej nie inaczej, czy jak o to chodzi. Tutaj jest w ogóle ten oddział dla kobiet. Tylko że. Tak, 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 zaraz mi się zrobiło. Tu jest kibel. Kibel nas nie interesuje na chwilę obecną. Dopóki mi się srać nie zachce ze strachu. Tutaj. Najmuję. No i mam ten klucz. No i super. Emancypowany. Dobra. Mamy osiągnięcie. Jest zarąbiście. Dobra. To na mojej kamerze, czy tutaj? Kurde. Tędy nie wejdę. Tu było jakieś drugie wejście. Tu było jakieś wejście. Ja nie żartuję. Było. Kto się drze? Aj! Ej! To mi plecy zrobiła, nie zauważyłem. Dobra, nara. Nara, cepie.
No i tak widzę przez kraty po co ja tutaj. Podążaj za krwią. No nie musicie mi tego mówić. Ja se umiem angielski przetłumaczyć. Za krwią mam podążać, tak? Dla mnie to nie jest krew, tylko ktoś się zesrał ewidentnie na lodowy. Cześć! Te, synek! Kupisz mi pasive cardy? O Boże, czy ja... Dalej mam te palce takie zakrwawione. Ej, ja się coś boję. A! O Jezus Maria, to jest właśnie ten wampir, czy co to, to nie jest jakiś duch pewnie, zjawa czy coś, ale... Czy ja wlozłem w tą dziurę, czy to się zapadło pode mną? Bo ja już nie wiem. Ej, no na to nie wlezę, co ja mam? Raczej nie inaczej. Jak ja tu wlazłem? Zaraz wyjście trzeba znaleźć, bo ja się boję. Cholerę. A ja mam jedna na to wleźć. A patrzcie, gdzie jest. Dobra, czekajcie. Wlezę tu na górę. No i co? O! Własnego cienia się wystraszyłem. Nie wleź w tą dziurę, gościu, tylko. Błagam cię. Tu też jest krew. Dobra. Ktoś tu jest. Bo jak ktoś tu jest, to ja pozdrawiam, bardzo serdecznie. Ja nawet nie wiem, czy była możliwość nie wpadnięcia tam do tej dziury. Ale dobra. O! Co ten debil chce ode mnie? Coś mam wrażenie, że ja mam za nim. Ale nie widzę tej krwi głupi. Nie no, ta bateria... Cześć! O nie! O nie, mamo! Cześć! Szczególnie chcę się z tobą bić. Szczególnie. O fuck. Gdzie jesteś? Pobawimy się? Albo jeden. Nie! Koni mnie zaszli z obydwu stron. Ja mam to przejść. Ja mam to przejść. Nara, murzynie, głupi jeden z maczetą. On mnie nie będzie bił maczetą. Ja się tutaj tak bawił nie będę. Tylko że gorzej jak oni mnie tutaj zejdą w tę stronę. Nie w tą stronę. Tą ucie. Tu jest zamknięty drzwi. Widzicie, on mnie tak powoli zachodzi. To jest w miarę jasne. Zaś tu zleciałem. Jestem przy nocy. Słuchajcie, gdzieś były tutaj te łóżka. Ej, niech oni tu zeskoczą za mną. Ja wtedy wlezę na górę. Gorzej jak oni będą tu na górze. Gdzie jesteś, cepie? Coś mam wrażenie, że ja... muszę tych nudystów ominąć. Nie tędy. I wbiec do tego pomieszczenia, gdzie ja ich ogólnie spotkałem. Tylko nie pamiętam, gdzie ich spotkałem, czekajcie. Dobra, gdzieś przeszedłem. Powiedzcie, że te... Nie wychodź tu tam! Powiedzcie, że te Rumuny nie są takimi mistrzami parkoura jak ja. Powiedzcie, błagam. Bo jak oni umieją parkour, to ja mam przesrane.
Bo oni już idą się do mnie dorwać, już idą mi połamać kości. Nie! Nie! Weź to! Weź to dla... Nie! Oh fuck! Muszę się wrócić, bo ja tutaj... Ej no! Ja tu mogę wejść. A. Moja słodka kamerko. Zajebiście. Jeszcze te wszystkie nagrania, te wszystkie męczarnie, ja palce straciłem i to wszystko na marne poszło. Super. Kto mnie goni? A mi się rozświetla, jak ja podejdę. Nie rozświetla mi się. Dobra, już jestem po krótkim cięciu. Dla was to trwało dosłownie sekundę. Ale jak myślicie, że ja znajdę tą kamerę? Wy mnie nie znacie? Pewnie, że mnie znacie, ja tego nie znajdę. Ja się schowam w szafce i będę tam siedział do ustronnej śmierci. Dziękuję bardzo. Hopa! Hopa! Mam w dupie teraz bliźniaków. Ja chcę kamerę. Patrzcie, fajnie. Wywalaj! Na drzewo i nie powiem gdzie jeszcze. To jest tam. Głupia burza. Cicho bądź. To była zjawa. Tu ktoś siedzi. Lubisz mnie? Lubisz mnie czy mnie pobijesz? Ty mnie chyba lubisz. Widzę po tym twoim krzywym uśmieszku. Dobra. Gdzie mam iść? O, cześć. Pomóc ci? Przez ranę. Nie. Tu gdzieś jest ta kamera. Zlazłem na tyle nisko. Musi być. Jest! Weź to podnieś! Czy ja muszę podejść z drugiej strony, żeby to podnieść? Jakie to jest głupie. Tak! Dziękuję! Dostaję się na drugie piętro. Ale fajna animacja, że mam tą kamerę repękniętą. Cześć! Ej no nie! Nie w tą stronę, kuźwa! Nie biegnie za mną. Cześć! Jeszcze mi bateria spada. Fajnie, jak się cieszę. Dwóch... Posrało was. Cześć. Cześć! Cześć! Fuck! Zucie grube dupy, nara. No. Poprzy... Nie no, zajebiście. Dostać się na drugie piętro, łatwo ci mówić. Ja tutaj najchętniej wybił szybę i spierdzielał. A tu... Ej, to są chyba te? Co mnie jeszcze przed triggerem gonił. Rozumiecie, wiecie. Ten co mnie kartką bił. A wtedy ten jeszcze mnie rurką od kranu bił. Bo to też jest bardzo możliwe. Nie!
Nie! Nie! Wypierniczaj mi stąd! Ja się nie biję z małymi dziećmi. Bo zaraz John Cena zawołam. Czekajcie. Nie wlezę na to. Rurka! Kartka! Jakiś jeszcze taki pręt stalowy i nie wiem, czy by mnie jeszcze wtedy... Jeszcze brakuje tylko, żeby mnie gościu kiełbasą bił i już by było zajebiście. Podnieś to. Weź tu podnieś. Czemu to jest kamera druga? Jakiś bug, czy o co chodzi? Bo ja nie rozumiem. Te, a może... A może ktoś tu jeszcze był przed nami? Nie! Nie! Ja ci się drugi raz zabieram. Śmiecie. No, biegam w kółko! Nie wiem! Gdzie? Gdzie mam iść? Gornek tu stoi jakiś... czekajcie, biegnę! Fuck you! Chory Rumuny. Rumun. Weź mnie nie wkurzaj. A ja muszę to otworzyć. Czy to jest jakiś bug, że ja tego otworzyć nie mogę? Czy ja mogę to wyskoczyć? Wyleź spod tego, bo cię zjedzą! Yo. To jest chore. Jak ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Tylko tego brakowało, rozumiecie? Ja bym wylazł przez to okno, ale to okno jest zamknięte. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale spróbować mogę. Czujecie co? Jeszcze jeden łyczek. Bo... prawie nic dzisiaj nie piłem. No i próbujemy. Wezmę to, odsunę. Bo jak się wystraszę, jak ja to wypierdzielę na komputer, to będzie zajebiście. Patrzcie. Ukno! Jednak nie. Jednak nie! Ej, musi się dać do tego. Kamera! Zajebiście. R! I uciekaj! No nie! R! I nara. Ej, no nie, bo ja zużyję tutaj wszystkie kamery i co tak. Nara. Dobra, dawaj, uciekamy. Tędy! Czy ja jestem aż taki debile? No bo chyba tak. Ej, patrzcie, to tutaj musimy wejść. A tu nie będzie tych bliźniaków! Chyba jak nie jeszcze zaczną te bliźniaki gonić. Ja mam przestranę. Tu jest kibel. Dobra, tu ten kibel. A to ja tu wcześniej byłem. Czekajcie. Gdzie jest wyjście? O kurde! Tędy, powiedzcie! Błagam! Nie! A bo on nie ma prętu metalowego. On ma właśnie drewno. Kurde, drewno, deskę. Ma i mnie deskę. Bije drewno. Rock!
Koniec tego, ja was zabiję. Ja was zabiję, nie żyjecie. Śmiecie. Gdzie to? Ja biegłem. Proszę, 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 błagam. Please, my friend. Nie bij mnie. Nie bij mnie, bo mnie boli, jak mnie bijesz. I cię nie lubię. Ty łysy. Cześć! Cześć! Nara! Wypalaj! Powiedzcie, że tu nie będzie jeszcze jednego. Te drzwi? Nie. Zajebiście. Którędy ja przyszedłem? A ja którędyś musiałem przyjść. Przecież ja musiałem którędyś przyjść, nie? A patrzcie, jak tu wrócę teraz. Ewidentnie tego nie mam zrobić, ale... Na drugie piętro. Czy on ma w końcu jakiś drewniany kawałek? Deskę? Czy metalowy pręt? Czy kij baseballowy do cholery? No, drzwi już nie zamknę przed ryjem. A mogę? A nyga, 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 nyga. Uciekam, uciekam. RUN! Jak się nie da! Jak się nie da! Run, 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 and run. Mamy chwilę, żeby się rozejrzeć. Rzekomo mogę się tutaj gdzieś schować. Czy mnie wtedy nie znajdą? Jestem w dupie. Bardzo, bardzo głęboko. Muszę skakać nad drzwiami wszystkimi. Bo nad drzwiami lubią być przejścia! I krew mi jeszcze z nosa dzieje. Wytłumaczcie mi to. Bo ja tego w tym odcinku nie przejdę. How do you do? Wiecie co ja dojuduję? I am dubiegnę w pizdu. Tak? 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 Kurde, sorry za głos. Tak? Wlazłem na to wcześniej, bo ja bym na to. Jakiego tu nie było? Tędy, 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 błagam, błagam, proszę, proszę. Halinka, proszę. Nie, nie, nie. Tędy. Tak! Tak! Ja pierniczę. W kiblu jestem. W szatni. Ja się zaraz zesam. Czekajcie. Wróciłem na górę. Aż kataru dostałem. Gdzie mam iść teraz? Tu nie było dziury wielkiej? Cholera? Jak ja mam się tam dostać? Aha, tędy. I teraz mam iść tam.
Ale zrobię to w następnym odcinku, bo mnie szlak jasny trafi, dlatego się podświetlę, żeby mnie było ładnie widać. I ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Na razie i cześć. Widzimy się w następnym odcinku Outlasta. Ta szybka zajebiście wygląda pięknie, no ale dobra, no, na razie.